Na tej ścianie obrałem troszeczkę inną taktykę, a mianowicie zacząłem nakładać grubiej tego towaru po to właśnie, żeby zatopić te kamyki i móc je wygładzić. Bo to, co o czym mówiłem, tu niby, że zaciągałem paską od góry do dołu, wyszło gładziej, mimo że dałem cienko, ale tu, gdzie dawałem bardzo cienko towaru, no to wiadomo, że tych kamieni nie idzie zgubić, no bo jest za mało masy na ścianie. Ta metoda jest szybsza, bo zrobię tą ścianę szybciej i zużyję mniej towaru. Ta metoda jest dłuższa i zużyję więcej towaru, ale ściana wygląda wtedy, no nie wiem, dużo ładniej. Prawie nigdzie nie występują te kamyki na wierzchu. Czyli każdy musi sobie podjąć decyzję sam, czy chce mieć po prostu tylko przeblichowane tynkiem celem wyrównania pustaków, a później pójdzie na to dwa razy gładź, która nada ścianie ostatecznego wyglądu. Czy chcecie nakładać więcej towaru, poświęcić więcej czasu na każdą ścianę i mieć po prostu tego towaru grubiej, mniej kamyków i mniej wtedy jest pracy może przy drugiej warstwie, raczej przy warstwie pierwszej gładzi, bo nie musicie tego bardzo skrobać, bo to jest praktycznie wylizane do gładkości. Także coś za coś. Jedna i druga metoda się sprawdzi, tak? No tu macie tylko tyle, że macie no, porównanie z dwóch ścian. Więcej czasu, więcej to materiału, mniej czasu, mniej materiału. Może tak, bo inaczej tego nie idzie podsumować. Gdyby miało to zostać w jednej gładzi zrobione, podejrzewam, że tą ścianę, jakbym zrobił tylko na raz gładź, to spokojnie bym to przykrył wszystko na raz gładzią, bo, no mówię, ona jest gładziutka. Nie wiem, jak wam to zrobić. Pod światło widać? Może i widać. Tam jeszcze świeżo było naciągnięte, to jest wyślizgana, więc aż się świeci. Sznytki, to tak jak powiedziałem, się zdejmie, ale jest, macie zgubione i nie występuje nigdzie kamyczkowanie na tej ścianie. Jest gładko. Także ciut grubiej towaru będzie gładziej, ciut mniej towaru będą te kostropy, które i tak finalnie i tak zgubicie, jeżeli idzie dwa razy gładź. Coś za coś. Tyle roli tego wstępu. Tu już mam dwa razy pociągnięte. No tu też już jest dwa razy, tak? Więc następny etap to będzie przeskrobanie z tych największych kamyków, które odstają i zagruntowanie przed gładzią. Czy trzeba gruntować przed gładzią, czy nie trzeba gruntować? Nie zaszkodzi. Niby pod gładzie polimerowe można by było to tylko zmoczyć i powinno. Czy powinno? Wiem, że to by grało. Może w ten sposób. Gdybyście nakładali, a teraz praktycznie każdy robi na gotowych gładziach z wiaderka, już mało kto się chyba w sypkie gładzie bawi. Gdybym to tylko zwilżył wodą, tak jak przed drugim naciągnięciem, przed drugą warstwą i naciągnął na to gładź, spokojnie by to przyjęło. Wiem to z autopsji, bo już tak robiłem. Nie mogę powiedzieć, że to się każdemu z was by udało. Ja wiem, że mi się udało i żadna gładź nie odparzała, nic nie bulwiło, nawet przyklejanie taśmy, pomalowanie taśmy farbą, gdzie ona namoczyła się taśma i farba pod tą taśmą, nie powodowało oddzierania, że tak powiem, farby razem z taśmą. Czyli ładnie związało jedno z drugim. Można to tak podsumować. Ale jak jest grunt, zagruntować, to jest zawsze lepiej, może w ten sposób. O, gdzieś można szukać tych oszczędności, ale jak ktoś nie jest pewien tego, jak ma co zrobić, to gruntować przed gładzią, bo to na pewno wam nie zaszkodzi. A będzie lepiej i dokładniej. Przynajmniej się to nie zemści później gdzieś przy odmalowywaniu na drugi raz mieszkania po jakimś tam czasie, że przykleicie właśnie tą taśmę, bo zrobić to zrobicie. Nawet na pył położycie gładź i ona będzie położona i na raz to pomalujecie. Problem się zaczyna, jeżeli przychodzi drugie malowanie, bo wtedy się zaczynają dziać cuda i praktycznie tą pierwszą warstwę farby, która była źle położona i pierwsza warstwa gładzi, która była położona na pył, to wszystko będzie trzeba zdjąć, bo wam będzie po prostu puchło po jakimś tam czasie, jeżeli będzie odmalowywana ściana. Ale za pierwszym razem jak najbardziej to się uda. Tylko się zemści na następnym malowaniu. Także ja sobie jadę troszkę grubiej. Postanowiłem, ach, pewnie na cały dom pójdzie, podejrzewam, że spokojnie ze 100 kg więcej towaru, bo widzę, ile poszło mi na tą ścianę. Ta jest większa i poszło mi dużo mniej niż na tą. Czyli idzie, można powiedzieć, dwa razy tyle towaru.
grubiej na drugą warstwę, bo pierwszą to i tak będę robił blichowanie. Druga warstwa, jeżeli chodzi o, o to przegładzenie, żeby ta ściana jakoś wyglądała. To spokojnie pójdzie 100 kg więcej, bo tu zrobiłem 1,5 wiaderka i na spokojnie tą ścianę, nawet nie całe 1,5 wiaderka. Bym powiedział szczerze, że to by było jedno czubate, bo nieurobiane były po pełno. A tu poszło prawie 2 wiaderka niepełne. Czyli jedno czubate, a tu 2 niepełne. No to mówię, prawie 2 razy tyle towaru względem jednej ściany. A wiadomo, że nie wszędzie będę kładł takie grubości, bo tak jak powiedziałem, ściany działowe są równiejsze. I dlatego na ścianach działowych tego materiału mi będzie szło mniej. Bo ściany działowe, naprawdę pustaki mi wyszły. Znaczy wyszły. Pustaki były dużo równiejsze, tak? Nie było takich przeskoków. Na ścianach nośnych były duże przeskoki, bo były różnice w pustakach i naprawdę były występ niektóre. Także tu będzie trzeba dużo, dużo więcej nakładać towaru, żeby to gubić. Tu można dać cieniej, tylko tyle, żeby kamyki zatopić. A tu robię już tą próbę cały czas. Co mi towaru zostanie ze ściany i nie mam gdzie wyłożyć, to moczę pustaki i kładę to bez gruntu. Także już robię próbę u siebie. Robię doktorat na otwartym, na żywym organizmie, można powiedzieć. I zdam relację, nie wiem, po roku, po dwóch. Czy kiedy. Ale widzieliście na tym kawałku, że ja tu nie mogłem tego zeskrobać. Ja tu skrobałem to po kawałeczku, czyli wyskrobywałem szpachelką dziurę i towar się trzyma naprawdę dobrze. Także samo moczenie nawet wystarczy, ale jak jest grunt, tak jak powiedziałem wcześniej, gruntować, będzie się spało spokojniej. Ja tam robię dla siebie, żeby wiedzieć i żeby się upewnić, że mam rację w tym, że dobre moczenie pustaka wystarczy i nie trzeba używać gruntu. Także to tylko dla własnej satysfakcji robię. A tynku na pokój 4x3 na 2,60 wysoko poszło jakieś 90 kg na 2 razy na ściany, gdyby ktoś chciał wiedzieć. I oczywiście tutaj tym systemem mieszanym, że dwie ściany były zrobione cieniej troszeczkę, a dwie ściany były zrobione troszeczkę grubiej. 90 kg na jedno takie pomieszczenie. Bierzemy radio i chyba tylko radio. Jaki dzisiaj etap prac? Skrobanie i gruntowanie. Tylko skrobanie i gruntowanie dzisiaj, bo chyba więcej się nie da zrobić. Dostałem ostatnio w sklepie, pojechałem u nas do takiego sklepu, wiaderko jak wiaderko, tam nic wielkiego, nie? Ale chodzi o to, że pojechałem u nas do sklepu, gdzie no, w naszej miejscowości taki sklep, który dość prężnie działa od wielu lat, od kilkudziesięciu lat wręcz, i że tak powiem, stary właściciel się zestarzał i wszedł w sklep młody na rybek, czyli dwóch młodych chłopaków przejął sklep i zaczyna go prowadzić po swojemu. Niejako tak, jak to powiedział do mnie ten jeden chłopak, wychodzą frontem do klienta. Zobaczył, że mam koszulkę Atlasa, od razu się zgadaliśmy, mówi, że zaczynają współpracować z firmami i mają szkolenia. Będą mieli jedno szkolenie 22 sierpnia z Atlasa i drugie szkolenie 27 z Rubiego bodajże. Oczywiście nie mam czasu jechać na szkolenie, no bo jak, bo inaczej, tak? Bo to jest w godzinach 9-12 chyba, czy coś takiego. Także ja nie mam czasu na szkolenia, nie mam czasu się szkolić. Jest tyle roboty, że człowiek nie ma czasu się szkolić. Może w ten sposób. Także nie jadę na żadne szkolenie, ale fajnie, że chłopaki wychodzą frontem do klienta i już mi się spodobało ich podejście do tematu. Pogadać o materiałach, o tym, co będą robić, jak będą robić. Super. Już widzę, że ten sklep będę chyba lubił, będę lubił tam jeździć. I co znaczy podejście do klienta, zobaczcie. Wcześniej tam jak stary był, to po prostu wiecie, wchodziłeś, kupowałeś coś przy kasie, wychodziłeś. I tyle się kończyło. A tu przy ladzie zagadali, pogadaliśmy o tym, pogadaliśmy o tamtym. Ja mówię, co teraz robicie? Mówię, jakiś zmieniacie brand sklepu czy coś? Mówią, nie, będzie to samo, ale raczej tak bardziej idą w materiały budowlane, bo tam była i kostka i wszystko, wiecie, takie kurcze, no typowy sklep mały, budowlany, ale ze wszystkim.
Oni chcą to trochę uściślić i iść frontem do klienta. Się rozgadałem, no ale chodzi o podejście mi, nie? Że wchodzicie do jakiegoś sklepu i już widzicie, że jak jest sprzedający but, to kupicie, co macie kupić, wyjdziecie, ale niemiło się tam wraca. A do takich, którzy z wami inaczej pogadają, to jest inaczej. I co, jak ściana wyszła tam, co naciągałem grubiej? Fajnie wyszła. Wyszła gładko, praktycznie nie ma nigdzie tego kamyczkowania, także chyba zmienię, mówię, podejście i zacznę robić grubiej towarem, aniżeli tak, jak założyłem wcześniej, że będę naprawdę cienko to naciągał. Chociaż i to się sprawdzi, bo to jest tylko podkład pod... To jest wstępny podkład, wyrównanie dużych różnic i podkład pod gładź. Także nic wielkiego. Dobra, poskrobuję sobie i lecę z gruntem. Nie będę leciał z gruntem, chociaż nie wiem, czy powinienem lecieć z gruntem, jak tu nie powysychało. Tak średnio najeżdża, bo zamknę tą wilgoć tam, ale ona sobie wyjdzie z drugiej strony. To jest zresztą pustak, to się w nim rozejdzie. Dobra, gruntuj. Nie będę czytał karty technicznej. Odnośnie karty technicznej, bo duży, że tak powiem, boom się zrobił, że robi niezgodnie ze sztuką, że niezgodnie z kartą techniczną i tak dalej. No ludzie kochani, jaka jest nazwa kanału? Jest jaka jest. I uwierzcie mi, że wiele ludzi robi tak jak ja. Tylko tego nie pokazują. Mówię o tych ludziach, którzy nagrywają, że wszystko robią zgodnie z technologią, że wszystko robią zgodnie z kartą techniczną i tak dalej. Tak. Tak robią, jak nagrywają do was filmiki, żeby pokazać, jacy to oni są ochy i achy. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego wora, ale duża większość. A ja pokazuję po prostu, jak się w życiu pracuje, tak? Jak się to robi na co dzień, bez ubarwiania, bez ustawienia, wiecie, czterech aparatów, doświetlenia, halogenów, żebym ładnie wyszedł, nagrania tej samej sceny 5 razy, wybrania najlepszego tego, co mi się nagrało. Pierdzielenie. Ja pokazuję, jak robię i tak robi większość i uwierzcie mi, że tak jest. I nic się z tym nie dzieje. Ktoś mówił o spękaniach. No to już mówiłem o tym wcześniej. Wątpię, żeby na cienko warstwowej zaprawie pękało. Mówię, to pewnie było i to się tak utarło, że jak była grubo, jak było to robione na zaprawie cementowej, czyli mieliście ten 2 cm zaprawy na pustaku i wtedy się pewnie oddzielały pęknięcia, bo pustak inaczej pił, cement inaczej spijał wilgoć, po prostu tu następowało szybsze wysychanie, tu wolniejsze i podejrzewam, że stąd się tworzyły rysy, dlatego ludziom się utarło, żeby robić siatkę. Wydaje mi się na 95%, bo nie jestem do końca 100% pewny, że tych spękań nie będzie. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Dobra, idę po sprzęt i ścieram te kamienie. Jeszcze niektórzy mi tam pisali o goldbandzie, że goldband ma mniejsze ziarko. Z kimś tam weszedłem w dyskusję, oczywiście nie w kłótnię, tylko w dyskusję, że goldband ma grubsze ziarko. Dla mnie zawsze było to tak ustawione. Rodband, MP75 i goldband, jeżeli chodzi o grubość ziarna. Czyli rodband to był ten najdrobniejszy, MP75 po środku, a goldband ten, który miał najgrubsze ziarno. A to dlatego mi się to tak utarło, bo ja goldbandem ostatnio robiłem z 15 lat temu i naprawdę wtedy on był gruboziarnisty, on potrafił się trafiać kamienie, wiecie jakże, i ziarko pieprzu, no. Dlatego mi się utarło, że goldband jest bardzo gruboziarnisty, no, może producent zmienił, wiecie, recepturę i zrobił go troszeczkę bardziej miałkiego, ale żeby to sobie sprawdzić, wiadomo, że wyszłoby drożej cały dom robić goldbandem czy rodbandem, bo MP75 jest najtańszy. Kurde, jakie tam jest echo, zobaczcie, jaka jest różnica po zrobieniu tynku. Tu wszedłem i jest inaczej. A tu od razu jakie echo się odbija. A tu od razu jakie echo się odbija. No nie ma tego. Wypełnienie szczelin pewnie. Tu sobie zrobię jedną ścianę rodbandem, jedną ścianę. Znaczy no MP75 to już wiem, jak się robi, to że mógłbym nie robić, ale zrobię, żeby w jednym pokoju było, żeby było widać różnicę. Przy pierwszym naciąganiu i przy drugim naciąganiu. Jaka będzie różnica i postaram się nakładać te same, wiecie, grubości. Czyli będzie MP75, rodband i goldband. I zobaczymy faktycznie w nakładaniu, czy jest różnica. Później po wyschnięciu, pierwsza warstwa, druga warstwa i czy któryś z tych zacznie, nie wiem, odpadać, czy coś się z nim zacznie dziać, a może na którymś się pojawią rysy, a na którymś nie. Będzie ciekawe doświadczenie i znowu robię sobie pokój doświadczalny. Ta chałupa to będzie jedno wielkie doświadczenie. Tutaj jest tyle robionych rzeczy niezgodnie ze sztuką i niezgodnie z kartą techniczną, że wam to się nawet w głowie nie mieści. Dlatego trzeba subować mój kanał,
zostawić suba, żeby być na bieżąco, bo będziecie widzieli, gdzie można pozwolić sobie na jakieś, wiecie, no robienie może nie partaniny, ale obijanie wszelkich utartych szlaków, kart technicznych i tak dalej, a gdzie trzeba się tego trzymać. No bo nie mówię, że ja się nigdy nie trzymam karty technicznej. Dla mnie karta techniczna to jest wyznacznik, kierunek, jaki producent wam nadał, co jak się powinno robić. Ale pamiętajcie, że od wszystkiego są jakieś odchyłki, bo niektórzy to są tacy, wiecie, wy tak myślicie, że jak jest karta techniczna, to trzeba się trzymać karty technicznej i macie tunel. Tunel i tylko karta techniczna. I jak napisali, że trzeba dać wody litr i dwie setki, to wy dacie litr i dwie setki i ni cholery nie dacie więcej. A ktoś da więcej, to powiecie, że mu to spadnie, popęka, że źle robi, bo nie robi zgodnie z kartą techniczną. Takie wąskie myślenie się u ludzi robi. Ja nie wiem, czy to się robi przez te szkolenia, że tam wpajają ludziom, że trzeba się trzymać karty technicznej, trzeba się trzymać wszystkich norm. Chyba o to chodzi. Dlatego takich ludzi się robi coraz więcej. Wy po prostu przestajecie sami myśleć. I o to producentom też chodzi. Żebyś ty nie myślał sam, żebyś ty nie kombinował, tylko żebyś ty szedł utartym szlakiem. Czyli jak oni powiedzą, że trzeba użyć tego produktu, później tego, później tego, później tego i trzeba do tego produktu użyć takiej packi, do tego produktu, takiego mieszadła, do tego produktu, czegoś tam jeszcze innego i do wszystkiego musisz, wiesz, trzymać jakąś drogę, no to wiadomo, że ty jesteś dla nich klientem, bo ty nie wykombinujesz, że do tego produktu użyję innej packi, tu zamieszam zwykłym mieszadłem, a tu nie będę nakładał, jak oni mówili, nie wiem, pół centymetra, tylko zrobię to 2 mm na dwa razy i też będzie dobrze. No, nie, dla nich jesteście wtedy źli, bo nałożycie mniej tego towaru, to mniej go kupicie, tak? Wiadomo, o co chodzi. Także wąskie, straszne myślenie się u ludzi dzieje. Nie wiem, dlaczego nie potraficie myśleć sami. A jeżeli ktoś myśli sam, to dla was robi to źle. No, takim przykładem jestem ja. Wielu mi wytyka, że robię źle, bo nie robię tak jak wszyscy. No, wy idziecie z prądem, a ja lubię iść pod prąd. Ja lubię udowadniać sam sobie nawet, że mam rację, jeżeli nad czymś myślę i wydaje mi się, że będzie dobrze. Oczywiście nie zawsze, bo nieraz jest umoczona dupa i tyle. To próbuję tak zrobić, nie? No bo później będę wiedział, że mogę tak na przykład zrobić u klienta. Zrobię u siebie w domu coś, niezgodnie z kartą techniczną. Będę wiedział, czy się sprawdziło, czy nie. Będę wiedział, że mogę tak zrobić u klienta i że nie zrobię partaniny i nie będę świecił oczami. Mimo, że zrobiłem to po swojemu. Także wiecie, myślcie sami trochę. Oczywiście trzeba się sugerować tym, co producent napisał w karcie technicznej, że tam ile wody tego, ale są od tego jakieś normy, są od tego jakieś odstąpienia. Można troszkę skręcić w inną stronę. Nie miejcie tego tunelu, wiecie, nie zaślepiajcie się tą kartą techniczną, bo umrzecie w tych książkach. Się rozgadał znowu, nie? Ale tak jest. Tak jest, że naprawdę wąskie myślenie się u ludzi, ale to się dzieje u, że tak powiem, świeżych ludzi, którzy się zaczynają zajmować wykończeniówką. Oczywiście takich jest bardzo mało, bo młodzi wiadomo, jak chcą zarabiać. Nie ubrudzić rączek, wstawać o 10, robić 2 godziny i zarabiać miliony. A druga sprawa, że bardzo popularyzuje się to na YouTubie w tych kanałach, gdzie wiecie, gdzie dużo ludzi jest kupionych przez producentów. Bo dostał wiertarkę, bo dostał mieszalnik, bo podpisał jakiś kontrakt i mu tam złotówki lecą na konto, no to on będzie mówił, co mu będą kazać mówić i tyle. I będzie nawijał ludziom, że jak chcesz zrobić tak, to zrób to, to i to. Ja u siebie nawet nie mam hydroizolacji pod płytkami w brodziku, gdzie mam wyklejony brodzik 90x90 mozaiką. 10 lat mi nawet kropla nie przeciekła. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie dasz gumy i masz murbeton problem, to ja mam dowód namacalny po 10 latach, że to jest nieprawdą. I teraz popatrzcie, jak w brodziku kładziecie na przykład płytki 60x60. Ile macie tej fugi? 2? 3? Ja mam mozaikę 1,5x1,5 cm. Czy 2x2, już nie będę tutaj ściemniał. Ile ja mam tych fug? Od cholery. I dlaczego mi nie przeciekło? Odpowiedzcie sobie sami. Bo potrafiłem kombinować. I zrobiłem coś, czego nie robi nikt na polskim YouTubie przy fugowaniu. No i nikt na to jeszcze nie wpadł na dobrą sprawę. A to jest bardzo prosty sposób, żeby wam to nie przeciekło. Wiadomo, gdyby to był basen i ta woda by w nim stała, prędzej czy później by przeciekło. Ale to jest brodzik. Wy się tam wchodzicie, kąpiecie, 5 minut wychodzicie. A nie stoicie w wodzie po kolana, albo ta woda tam stoi 2 dni. Także myślenie. Myślenie ma przyszłość. A u wielu z tym problem, zauważyłem. Jedziemy dalej, bo się rozgadałem. Skrobię i gruntuję.